Teraz naszym gościem generał Andrzej Kowalski, były szef służby wywiadu wojskowego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i patrzymy na wschód Ukrainy, patrzymy na to, jak w tej chwili stara się Rosja propagandowo, ale też wywiadowczo ocenić, czy uratować sytuację po klęsce na froncie w wschodzie Ukrainy, w obwodzie charkowskim. W zasadzie pod względem propagandowym, w jakim momencie, w jakim miejscu znalazł się Władimir Putin i Rosja przez niego rządzona? Bardzo trudnym. Na pewno nie jest łatwo w tej chwili rosyjskim propagandystom obrócić tę sytuację w jakiś pozytywny obraz. Co nie zmienia faktu, że oczywiście podejmują takie próby. Tam widziałem taki fragment programu w rosyjskiej telewizji, gdzie przedstawiciele Dumy bardzo, bardzo ostrym tonie wypowiadali się o konieczności zaostrzenia środków, jeśli chodzi o operację specjalną. Oczywiście nie mówią o wojnie, bo wojna ciągle nie istnieje. To jest ciągle operacja specjalna. No ale faktycznie widać było, że jest to jeden z możliwych kierunków narracyjnych, czyli wykorzystanie sytuacji, kiedy Rosjanie, no faktycznie już tego nie ukrywają, bo to już mówią o tym, że musieli się wycofać, wykorzystają do tego, aby wzmóc narrację związaną z koniecznością wzmożenia wysiłku ogólnopaństwowego, no bo w mediach rosyjskich operacja specjalna raczej pokazywana jest nie jako wojna całego państwa rosyjskiego, tylko jako operacja prowadzona przez jakieś tam trochę anonimowe wojsko, jakieś tam anonimowe służby, oddziały specjalne, ale ciągle to nie jest wielka wojna ojczyźniana. Więc wydaje mi się, że to jest jeden z pomysłów na to, jak z tej sytuacji wybrnąć, co jest oczywiście też niebezpiecznym scenariuszem dla Zachodu, bo jeżeli faktycznie poszliby w tym kierunku, no to musimy szykować się raczej na bardzo długotrwały konflikt i nie liczyć się, czy nie liczyć na to, że może dojść do jakiegoś przesilenia politycznego w Rosji. Ale to jest jedna z możliwości, czy tak faktycznie będzie, zobaczymy. Na razie widać bardzo wyraźnie, że z pewnością ta sytuacja jest wykorzystana do tego, żeby wzmóc operację werbunkową do oddziałów walczących na Ukrainie, przy czym ciągle jeszcze wydaje się, że władze polityczne na Kremlu nie podjęły decyzji, aby zmierzać w kierunku jakiejś powszechnej mobilizacji. Czy chociaż częściowej, no ale patrzymy na tą reakcję Kremla, jak na razie w wymiarze wojskowym, no nie zdarzyło się nic, co by pokazywało, że Kreml rozjuszony może odpowiadać w sposób skuteczny i dotkliwy. Były salwy z rakiet, nawet z kalibru, czyli tej, zdawałoby się, przynajmniej tak reklamowanej przez Rosjan, bardzo precyzyjnej broni, ale one nie robią żadnego wrażenia i chyba większych zniszczeń nie robią. Raptem jakąś tamę zniszczono, ale to też nie było bardzo dotkliwe dla strony ukraińskiej. Czy Rosjanie mają, no poza się bronią atomową, ale to jest ciężkie do użycia, czy mają jakieś możliwości, żeby realnie pokazać Ukraińcom swoją frustrację i swoją złość? Zawsze możliwy jest ostrzał z dużego dystansu. Użycie takiego rodzaju broni jak pociski kalibr to jest jakaś demonstracja, aczkolwiek trochę tak jak pan powiedział, to już jest chyba nie ten etap wojny. Już nie jest tak, że jak gdzieś wybuchnie tego typu pocisk, to można z tego zrobić falę psychozy. Społeczeństwo ukraińskie jest do tego jakoś już przygotowane. Społeczeństwo na Zachodzie też rozumie, że taka jest logika prowadzenia wojny przez Rosję. Więc tak naprawdę Rosja w tej chwili ma wielki problem, bo nie ma siły żywej. Wojnę wygrywają, jak to się mówi, klasycy mówią, wygrywają politycy, ale tak naprawdę przecież wojnę muszą wygrać żołnierze, którzy po prostu idą na polu walki, którzy strzelają, przemieszczają się, nadstawiają karku. Takich żołnierzy brakuje Rosji. Rosja nie może prowadzić operacji na tak długim froncie z taką intensywnością, jakby się wydawało. To, co w tej chwili się dzieje na Ukrainie, jest wyraźnym dowodem, że Rosjanie muszą skrócić front, muszą doprowadzić do wlania nowych uzupełnień w szeregi walczących jednostek, w
wszystko to razem jest dosyć długim procesem, więc raczej bym się nie spodziewał w tej chwili, poza jakimiś teatralnymi gestami, faktycznej demonstracji siły w postaci uderzenia, jakiegoś zdecydowanego uderzenia na którymś z odcinków frontu. Raczej mam wrażenie, że Rosjanie jak najszybciej próbują wyhamować impet rosyjski, ukraiński. Udało im się to, no bo pomogła im tutaj geografia. Rzeka Oską jest rzeką o bardzo meandrującym biegu i bardzo niekorzystnym ukształtowaniu terenu. Niekorzystnym dla strony atakującej. Więc myślę, że to jest przeszkoda, która dla Ukraińców będzie faktycznym utrudnieniem, aby rozwijać dalej uderzenie w kierunku wschodnim. Dla Rosjan działa to oczywiście korzystnie. No, na innych odcinkach frontu no, cały czas mamy jakąś tam próbę starcia się. Rosjanie są aktywni. To nie jest tak, że Rosjanie nic nie robią. Troszkę oczywiście informacje o ofensywie ukraińskiej przyćmiły to, co się dzieje na innych odcinkach frontu. Rosjanie przecież nie wycofali jednostek na całej długości frontu cały czas. W obwodzie donieckim próbują wypychać Ukraińców, chociażby w okolicach Bachmutu. No, to jest taka logika wojny. Tutaj się cofniemy, tu będziemy mieli większe siły, to uderzymy. Rosjanie w tej chwili na pewno będą myśleli o tym, jak uszczelnić obronę na tych odcinkach, na których mogą sobie na to pozwolić i jak przekierować część sił, zwłaszcza uzupełnienia na te odcinki, gdzie można jeszcze przed sezonem zimowym dokonać jakiegoś spektakularnego uderzenia, bo taka też byłaby logika, żeby ten sezon walki zamknąć jakimś wyraźnym sukcesem terytorialnym, czego oczywiście rosyjskiej stronie nie życzymy. Ale pytanie, czy jeszcze jest taka możliwość, bo wielu analityków, wielu także wojskowych, ale też osób, które się zawodowo zajmują wywiadem, analizowaniem informacji, patrzeniem, jakie są realne możliwości strony przeciwnej, no to wielu ekspertów mówi, że w zasadzie Rosja już tą wojnę przegrała, że to jest kwestia czasu. Może on być dłuższy, może być krótszy, ale dysproporcja siły chociażby przemysłu czy pieniędzy, która stoi za Ukrainą, a tą siłą, jaką dysponuje Rosja, jest tak niekorzystna dla Kremla, że on tej konfrontacji wygrać po prostu nie może. Nie chcę się wypowiadać co do tak dalekich przewidywań. Mój wzrok tak daleko nie sięga. Nie mam dostępu do żadnych informacji, które by pozwalały mi sformułować aż tak daleko idące prognozy. Myślę, że oczywiście potrzebny jest optymizm w patrzeniu na tą sytuację, ale miesiące zimowe będą bardzo trudne z różnych względów dla całego układu gospodarczo-politycznego, który zbudował się za Ukrainą. Nie wiem, jak bardzo on jest stabilny. Nie wiem, czy jeszcze nie będzie jakieś, nie będą powstawały jakieś fale czy odruchy kruszenia tego sojuszu. Zima może przynieść dosyć poważne napięcia wewnątrz społeczeństw zachodnich, które zmierzą się z kryzysem energetycznym. W większej lub mniejszej skali to może spowodować, że faktycznie trochę zmniejszy się skala pomocy, która jest skierowana na Ukrainę. A z kolei Ukraina bez tej pomocy sama wojny nie wygra. Ukraina potrzebuje zasilenia materiałem wojennym. Na pewno potrzebuje zasilenia oczywiście doradztwem wojskowym, potrzebuje bardzo ważnego zasilenia informacją wywiadowczą. To wszystko w parze, może to wszystko razem może dać takie okoliczności, w których Ukraina tę wojnę wygra. Ale tutaj ja bym jednak z takim dosyć poważnym dystansem i zamyśleniem przyglądał się na najbliższe miesiące. Raczej w tej chwili myślę tylko o tym, jak skończy się cały ten konflikt na przestrzeni najbliższego miesiąca, bo przed zimą to się musi jakoś ustabilizować. I stąd też uważam, że Rosjanie ze względów psychologicznych, tylko i wyłącznie propagandowych, mogą spróbować na jakimś kierunku jeszcze wykonać uderzenie, skupiając w bardzo wąskim terenie odpowiednie siły, żeby jednak przeprowadzić tego typu operacje. No, miejmy nadzieję, że im się to nie uda.
Ale z drugiej strony jest cały czas ten element działania wojsk ukraińskich. My trochę już przywykliśmy, że była kontrofensywa, która się zakończyła, jest pewna stabilizacja na froncie, pauza taktyczna czy pauza operacyjna. No ale z drugiej strony patrzymy na informacje, cały czas wojska ukraińskie coś tam zdobywają, idą do przodu, tak jakby Rosjanie nie byli w tej chwili w stanie tego frontu uszczelnić, nie byli w stanie odzyskać inicjatywy. No, by to trwało jak najdłużej, tak? To absolutnie jestem po tej stronie tutaj. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że chciałbym widzieć taki rozwój sytuacji. No, przy czym jestem o tyle sceptyczny, że czym dalej na wschód będą przemieszczały się wojska ukraińskie, tym bardziej dotrą, czy bliżej znajdą się linii obronnych z czasów 2014 i 2015 roku. A te linie obronne są dosyć porządnie przygotowane i na pewno będzie dosyć łatwo tam dosyć niewielkimi nawet siłami bronić się przed atakiem ukraińskim. A też warto o tym pamiętać, że o ile operacja charkowska była operacją szybko zrealizowaną i z zaskoczeniem, o tyle teraz każdy jakby kilometr dalej to możemy spodziewać się jednak mimo wszystko gęstniejącego oporu rosyjskiego i coraz większych strat ukraińskich, na co Ukraina sobie nie może za bardzo pozwolić. Więc optymizm jak najbardziej, ale z pewnym ograniczeniem i z takim rozsądnym wyczekiwaniem, jak to będzie wyglądało dalej, ale nie wyczekiwaniem założonymi rękoma, bo oczywiście polskie społeczeństwo i polskie władze powinny się angażować w kierunku wsparcia wszelkich wysiłków i naszych krajowych, i międzynarodowych, aby Ukraina miała czym walczyć i aby miała wszelkie dogodne warunki do tego, aby tę wojnę wygrywać. Gościem popołudnia wnet generał Andrzej Kowalski, były szef służby wywiadu wojskowego. Panie generale, to jeszcze zobaczmy na to, co wywiad może powiedzieć już na pewnej emeryturze w stanie spoczynku, ale jak rozumiem ciągle jeszcze aktywnie obserwujący. Oczywiście mówię o panu generale. Na ile można powiedzieć o sytuacji na Kremlu? Pojawiały się jakieś informacje. Jeden z dość ciekawych kanałów na Telegramie, który nosi nazwę główno generał z Połączonych Sztabów. O, tak się nazywa ten kanał. To jest raczej kanał blogerski niż oficjalny, rzecz jasna. Napisał, że podobno Patruszew, ale też szef FSB sprzeciwili się ostatnio Putinowi. Nie chcą, żeby ta służba była objęta jakąś mobilizacją i była wykorzystywana na froncie, bo może być ich zdaniem bardzo potrzebna do stabilizacji sytuacji wewnątrz Federacji Rosyjskiej. Czy ta ofensywa ukraińska w obwodzie charkowskim spowodowała jakieś perturbacje na szczytach władzy w Moskwie? Mamy takie sygnały, mamy takie przesłanki, żeby taką tezę postawić? No, z pewnością nie jest tak, że na Kremlu wszyscy śpią po staremu. To w żadnym przypadku tak się to nie dzieje. Koszty propagandowe, koszty polityczne wydarzeń wokół Charkowa są oczywiście bardzo duże i nie ma najmniejszej wątpliwości, że w tej chwili trwa przeliczanie na wszelkie możliwe sposoby aktywów i pasywów, które ma w tej chwili obecna władza. I oczywiście tym wielkim aktywem jest Federalna Służba Bezpieczeństwa. Myślę, że jeżeli prawdą jest ten głos płynący z Kremla i przywołujący stanowisko Patruszewa, to jest to głos jak najbardziej rozsądny, bo faktycznie władza Kremla, nie mówię o władzy Putina, bo moim zdaniem, tak uważam, od lat nie ma władzy Putina, jest władza Kremla. Władza Kremla opiera się o FSB, które tak naprawdę stanowi równoległą administrację państwową. Nie tą z Awisza, tylko tę faktyczną, która zarządza państwem rosyjskim i jedyną pewną administrację. To jest jedyna pewna administracja w rękach Kremla. Więc tak naprawdę to, co mówi Patruszew, ma sens, o ile faktycznie coś takiego powiedział oczywiście. I jeszcze kolejna szalenie istotna sprawa to taka, że na pewno istnieje duża pokusa, żeby użyć jednostki bojowe FSB, przecież FSB dysponuje jednostkami specjalnymi, które byłyby gotowe do prowadzenia operacji kinetycznych, ale szczerze mówiąc byłoby to obarczone odrobiną szaleństwa, czego oczywiście w przypadku Rosji nie można wykluczyć, dlatego że jednostki specjalne FSB nie są uczone walki na froncie. To są jednostki, które przeprowadzają akcje antyterrorystyczne
czy akcję różnego rodzaju ekstremalnego uderzenia, ale w warunkach mimo wszystko państwa pokojowego, a nie w warunkach czysto wojennych. Także nawet superspecjaliści z oddziałów specjalnych FSB na froncie mogliby się okazać w umiarkowanym stopniu przydatni, a z pewnością są to ludzie, w których wyszkolenie wyłożono ogromne pieniądze i szkoda by było to wszystko marnować. Mówię o perspektywie spojrzenia na to szefa FSB, czy też no, akurat tej części władzy na Kremlu, która uważa, że FSB może być pomocna na rynku wewnętrznym. Pan generał powiedział, że nie ma władzy Putina, jest władza Kremla. Putin jest zastępowalny. Możemy taki scenariusz wywnioskować, że w pewnym momencie Putin znika i pojawi się ktoś inny, bardziej strawny dla części Zachodu, który będzie również emanacją władzy Putina, władzy Kremla. Nie jestem sowietologiem, więc ja nie mogę snuć jakichś bardzo odpowiedzialnych rozważań na ten temat, ale z moich wieloletnich obserwacji i też z lektury, no w sumie myślę bardzo dobrych pozycji książkowych, wyciągam taki wniosek, że mamy do czynienia ze zbiorowym podmiotem, który zarządza tym państwem i ten zbiorowy podmiot w jakiś sposób potrafi się przeistaczać. Więc jestem sobie w stanie wyobrazić, że tak naprawdę to samo środowisko odsłania nam zupełnie nową twarz Moskwy, która może być na przykład podatna na dialog z Zachodem, a nie tak jak ten okropny Putin, którego już można odsunąć od władzy. Ale to będzie to samo środowisko. Państwo rosyjskie zmieni się tylko wtedy, kiedy imploduje, kiedy to wszystko się rozpadnie. Niestety albo przejdziemy przez okres wielkiej smuty i wewnętrznej rewolucji, przewrotu, ale takiego przewrotu spontanicznego, trochę na kształt tych wielkich rewolucji w wieku XX, albo to państwo po prostu się będzie tylko przeistaczać, nic więcej, tam się nic nie zmieni, bo nie ma innego pomysłu na zarządzanie tym państwem, jak to, co wypracował Kreml przez blisko 100 lat. A to jest kontrola, to jest także brak modernizacji. A na ile jest tak, że w tej chwili mogą w społeczeństwie rosyjskim narastać no takie tendencje albo pacyfistyczne, albo właśnie modernizacyjne, ale w tym sensie, że to ma być modernizacja idąca w kierunku zachodnim, w kierunku demokratycznym, w kierunku pewnej liberalizacji systemu? No, muszę powiedzieć, że ja nie jestem teoretykiem wiedzy o państwie, ale przecież tak naprawdę jak się spojrzy na historię, to rewolucję robi lud. Oczywiście podpuszczany przez różne środowiska bardziej majętne, ale faktycznie, faktyczną przebudowę państwa może tylko zrobić klasa średnia. Tylko ją na to stać, bo to są ludzie przeważnie wykształceni, odpowiednio majętni i wiedzą, że chcą zainwestować w przebudowę państwa. Putin i jego kamaryla zrobili wszystko, aby nie było w Rosji klasy średniej. Klasą średnią są przeważnie mniejsi lub większy bandyci, złodzieje i oszuści. Więc trudno, żeby byli oni zainteresowani w zbudowaniu faktycznego państwa demokratycznego. Więc o tyle nie ma szans na taką przebudowę. No, więc dlatego mówię, że może dojść tylko do bardzo krwawego przewrotu, który spowoduje zapaść tego państwa na jakąś tam serię lat, nie wiem na ile. I wtedy być może z tego urodzi się jakaś sensowna forma państwowości rosyjskiej. Powiedział generał Andrzej Kowalski, były szef służby wywiadu wojskowego. Panie generale, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję pięknie, kłaniam się państwu. Dziękuję panu, do widzenia. Do usłyszenia.